Cześć. W tym filmie rozwiążemy nierówność kwadratową. Wykorzystamy do tego wiadomości, które przedstawiłam Ci w nagraniu dotyczącym wprowadzenia do funkcji kwadratowej. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego odcinka, to w opisie do tego filmu znajduje się do niego link. Mamy tutaj dosyć prostą formę, dosyć prostą postać nierówności kwadratowej i żeby ją rozwiązać, to skorzystamy z delty, czyli w pierwszej kolejności musimy w ogóle wyznaczyć deltę. Deltę liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. Wypiszmy sobie dane. A to jest wartość, która stoi przy najwyższej potędze i w tym konkretnym przypadku ma ona wartość minus 7. B to jest wartość liczbowa stojąca przy x do potęgi pierwszej i u nas równa się minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2. Natomiast C to jest wyraz wolny i u nas ma on wartość 1. Podstawmy teraz do wzoru. B do kwadratu, czyli minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2 do kwadratu. Wzięłam minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2 w nawias, ponieważ do kwadratu podnosimy całe wyrażenie. I odjąć 4 razy minus 7 i razy 1. I teraz popatrz, jeżeli mamy tutaj takie wyrażenie podniesione do kwadratu, to to oznacza, że zarówno minus dwójkę podnosimy do kwadratu, razy przepisuję, jak i podnosimy do kwadratu pierwiastek kwadratowe z 2. I minus 2 do kwadratu to jest 4, natomiast pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi drugiej to jest 2. Dlaczego tak się dzieje? Korzystamy tutaj z praw, które rządzą działaniami na potęgach. Jeżeli mamy jakąś liczbę pod pierwiastkiem stopnia n i podnosimy ten pierwiastek do takiej samej potęgi, jaki jest stopień, to zawsze otrzymujemy wartość, która stoi pod pierwiastkiem. Dlatego minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2 do potęgi drugiej to jest 8. Ja tutaj ósemkę zapisuję. I minus 4 razy minus 7 to jest 28. 28 razy 1 no to jest 28, więc tutaj zapisuję 28. 8 plus 28 to jest 36. Delta jest większa od 0, oznacza to, że nierówność zadania ma dwa pierwiastki. Będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, żeby te pierwiastki wyznaczyć, czyli pierwiastka kwadratowego z 36. I to jest wartość 6. Policzmy teraz pierwszy pierwiastek, korzystając ze wzoru minus b odjąć pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, czyli tutaj mamy minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2 odjąć 6 dzielone na 2a, czyli na 2 razy minus 7 i to się równa 2 pierwiastki kwadratowe z 2 plus 6, a w zasadzie nie plus, tylko minus 6, plus będzie później, dzielone na minus 14. No i tutaj możemy skrócić to nasze wyrażenie, dzieląc licznik mianownik przez 2, natomiast wcześniej tutaj w liczniku wyciągnę sobie dwójkę przed nawias, a z racji tego, że tutaj dzielimy przez minus 14, to ja wyciągnę minus 2, i w nawiasie uzyskuję minus pierwiastek kwadratowy z 2 plus 6 dzielone na minus 14. I teraz jeżeli licznik i mianownik podzielę przez minus 2, to otrzymam minus pierwiastek kwadratowy z 2 plus 6 dzielone na 7. Policzmy teraz drugi pierwiastek i tutaj korzystamy ze wzoru minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, to się równa, ja tutaj od razu zapiszę 2 pierwiastki kwadratowe z 2 plus 6 dzielone na minus 14. I tutaj znowu wyciągnę przed nawias minus 2 i w nawiasie otrzymuję minus pierwiastek kwadratowy z 2 odjąć 6 dzielone na minus 14. Dzielę teraz licznik i mianownik przez minus 2, otrzymując minus pierwiastek kwadratowy z 2 minus 6 dzielone na 7.
I tutaj znowu mamy taką samą sytuację, w której no, widzimy gołym okiem, że x z indeksem 2 jest mniejszą wartością liczbową niż x1. Dlatego ja tutaj sobie zapisuję, że x1 to jest minus pierwiastek kwadratowy z 2 odjąć 6 dzielone na 7, natomiast x2 to się równa minus pierwiastek kwadratowy z 2 plus 6 dzielone na 7. Jeżeli nie jesteś pewien, czy faktycznie mam rację, to oblicz sobie przybliżoną wartość jednego i drugiego pierwiastka i zobaczysz, że faktycznie ta wartość, którą tutaj teraz oznaczyłam jako x1, jest mniejsza od tej drugiej wartości. Wykonujemy teraz wykres naszej nierówności. Ja tutaj, żeby nie przepisywać tak dużych liczb, jakie tutaj widzisz, to po prostu na wykresie naniosę oznaczenia x1 i x2, przy czym tutaj będę korzystała z tych oznaczeń, które teraz zaznaczam. Czyli dla mnie na wykresie x1 to będzie minus pierwiastek kwadratowy z 2 odjąć 6 dzielone na 7, natomiast na wykresie u mnie x2 to będzie minus pierwiastek kwadratowy z 2 plus 6 dzielone na 7. Więc ja tutaj oznaczam x1, tu oznaczam x2 i wykresem nierówności kwadratowej jest zawsze parabola. I będzie ona miała ramiona skierowane do góry, jeżeli wartość stojąca przy najwyższej potędze będzie większa od zera, i będzie miała skierowane ramiona do dołu, jeżeli wartość, która stoi przy najwyższej potędze, jest mniejsza od zera. W naszym przypadku wartość, która stoi przy najwyższej potędze, zobacz, jest mniejsza od zera, czyli A jest mniejsze od zera, dlatego wykresem tej konkretnej nierówności będzie taka parabola, która będzie miała ramiona skierowane do dołu. Ja to w ten sposób właśnie teraz zaznaczam. Mamy tutaj wartość, która jest wrażenie, które jest większe bądź równe. Oznacza to, że te pierwiastki wchodzą w skład rozwiązania. Czyli jeżeli nierówność jest bądź równa, bądź mniejsza, to te pierwiastki zawsze będą wchodziły w skład rozwiązania, czyli zawsze tutaj na wykresie będziemy musieli zaznaczyć je taką zamalowaną kropką, jeden i drugi. Tutaj w tym przypadku wiemy, że wyrażenie musi być większe od zera, czyli za każdym razem, kiedy nierówność jest większa od zera albo większa równa 0, to zaznaczamy te wartości, które leżą ponad osią x. I już możemy sobie zapisać odpowiedź, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie x, które należą do zbioru liczbowego od minus pierwiastek kwadratowy z 2 odjąć 6 na 7 do minus pierwiastek kwadratowy z 2 plus 6 dzielone na 7, przedział obustronnie zamknięty.